Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w najnowszym filmie Q&A. Dzisiaj wezmę dwa pytania. W sumie jedno to jest takie zagadnienie, które poruszyła Monika na Facebooku, a drugie to jest pytanie i pomyślałem, że połączę to razem, bo generalnie ma to wspólny kontekst, wspólny temat, tak? To pytanie oraz to zagadnienie. Także na pewno wyciągniecie tutaj solidną wartość dla samych siebie. Pozostańcie ze mną, proszę, do końca tego nagrania. I jak zwykle lecimy z tematem. Monika napisała na Facebooku: mnie ostatnio otaczają ludzie, którzy mówią: on, ona mnie zraniła, to mnie rani, jestem zraniony przez ludzi, życie, sytuację, w której się znalazłam, szczerze mówiąc to trochę jestem bezradna w takich momentach, jak się zachować. Generalnie potrzebuję się pochylić nad tematem zranienia. W sumie to nie wiem, czy to bardziej nadaje się na kontemplację, czy Q&A. I Marcowa napisała: a może jakieś dobre porady na to, jak chronić serce przed atakiem z zewnątrz, jak załatać każdą malutką szczelinkę. Pomyślałem, że nie będę robił dwóch osobnych nagrań, tylko połączę jedno pytanie oraz to zagadnienie, które poruszyła Monika, i zrobię jedno wideo, bo jest to praktycznie jedno i to samo. Temat serca, temat zranienia, temat łatania siebie, łatania dziur, odsuwania siebie, tak? Temat wrażliwości, uczuć, otwartości, empatii, temat rozstania w związkach, temat tego, jak ktoś nas oceni, osądzi, temat bycia ofiary, uwarunkowań, ludzi toksycznych, narcyzów, tak? To wszystko wchodzi, praktycznie mógłbym wsadzić to wszystko do jednego worka. Jest tylko kwestią naszego intelektualnego rozróżnienia tego, jak bardzo jesteśmy w stanie wyróżnić różnego rodzaju odcienie tego samego zagadnienia, no i bawić się słowami, ewentualnie budować lepsze sposoby zrozumienia tego. I pewnie nieraz tak będzie, że zrobię jeszcze film na ten temat i poruszę to zagadnienie z innej perspektywy. Dzisiaj nie mam dla was żadnej karteczki, w której miałbym wyszczególnione po kolei wskazówki, to co moglibyście zrobić w takiej sytuacji. Dzisiaj chcę podzielić się z wami bardzo głęboką filozofią, która sprawdza się w moim życiu i na tą chwilę jest to najbardziej dokładna, najbardziej przejrzysta, najbardziej bezpośrednia filozofia oraz odpowiedź, jaką jestem w stanie wam udzielić, i myślę, że ciężko będzie wam znaleźć coś lepszego. I żeby nie było, to jest moja filozofia, jest moja indywidualna, nie musicie się z tym zgadzać. I może akurat się tak zdarzyć, że nie zadziała w waszym życiu. Powracając do wątka i waląc prosto z mostu. Ty, jako ty, nie możesz zostać zraniony przez nikogo, nigdy oraz nigdzie. Amen. Jedyne, co może zostać zranione, to jest twoje własne ego. Kropka. Koniec, podpisane, i w sumie mógłbym teraz skończyć to nagranie. I teraz nieważne, czy ty się z tym zgodzisz, czy ty się z tym nie zgodzisz, możesz zostać w życiu zraniony, możesz wejść w rolę ofiary, możesz szukać pomocy, możesz pójść do psychologa, do specjalisty, do coacha, do terapeuta, pójść do przyjaciela, przyjaciółki, wyżalić się całemu światu, pójść do lasu, wykrzyczeć się, rozpłakać się, i w sumie zrób to, bo możesz. Jeżeli ci to ulży, napisz do siebie list, kup zeszyt, załóż swój dzienniko-pamiętnik, wyżal się w tym pamiętniku, idź do sklepu, kup czekoladę, zjedz całą czekoladę, obejrzyj swój ulubiony serial. Nie wiem, co mogłabyś zrobić, aby ci ulżyło emocjonalnie. I to jest ten aspekt, powiedzmy, tego, co ty możesz zrobić, żeby się otworzyć i wyżalić się z tego, co nosisz w sobie. I druga sprawa jest to, dotyczy tego, że ludzie bardzo często, gdy poczułem się zranieni, dotknięci, ich ego zostanie zranione, urażone, najczęściej w dzieciństwie, tworzą sobie schemat w głowie, tak? Pod tytułem: ludzie są straszni, ludzie są źli. Nie należy nikomu ufać, bardzo często dochodzi do syndromu PTSD, tak, Post-Traumatic Stress Disorder. Poczucie krzywdy, ogromnego zranienia, bólu. I to istnieje. I ja wiem o tym, bo ja coś takiego przeżyłem. No w sumie nie coś takiego, tylko przeżyłem to i wiem, jaki to jest ogromny ból. Gdy traci się zaufanie do życia, do świata, do ludzi, do najbliższych przyjaciół, do rodziny. Ogromne poczucie krzywdy i zranienia po nieudanym związku. Po tym, jak czułeś się odrzucony przez całe swoje dzieciństwo, przez przyjaciół, znajomych, rodzinę. Szczególnie jeżeli jesteś osobą empatyczną, tak? Jeżeli jesteś empatą i masz to serce cały czas otwarte, tak? Wiecie, to nie jest tak, że mi jest łatwo to powiedzieć, tak? Ja wiem o tym, że zranione może być tylko twoje ego. Nieważne, czy jesteś wrażliwy, czy nie. Tylko twoje ego może zostać zranione. Dlaczego jest mi tak... No nie jest mi do końca łatwo o tym mówić. Bo ja wiem, że gdy zostajemy zranieni, ja wiem, że jeżeli chodzi o tematy sercowe, emocjonalne, ja wiem, że bardzo łatwo jest zniekształcać rzeczywistość, bardzo łatwo jest manipulować słowami, tak? Bardzo łatwo jest nawkręcać sobie różne rzeczy do głowy, pod różnymi kątami, z różnych perspektyw. Ja wiem, że nieraz nie jest tak łatwo wyleczyć tą swoją ranę czy traumę, no bo to zranienie boli. To jest tak samo, jakby ktoś wziął nóż i dosłownie fizycznie cię skaleczył, albo jakbyś ty sam siebie skaleczył. Ten ból psychiczny, ból emocjonalny jest takim samym bólem jak ten ból fizyczny i on istnieje, i on jest prawdziwy. Ale na dobrą sprawę dalej zranione może być tylko i wyłącznie twoje ego. I do czego to zrozumienie prowadzi? Co takiego wartościowego jest w tym sposobie zrozumienia? Ano to, że tylko ty możesz uleczyć swoją traumę, tylko ty możesz wziąć odpowiedzialność za to, co czujesz. I nigdy, przenigdy nie dawaj swojego poczucia własnej wartości, ani miłości do siebie w ręce drugiego człowieka. I tutaj również amen, podpisuje się, kropka. I to nie jest w sumie też łatwe. Dlaczego to nie jest łatwe? Ponieważ my jako ludzie potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy bliskości, potrzebujemy akceptacji. I nieważne jak bardzo jesteś świadomy siebie, uważny, jakim byś nie był mówcą motywacyjnym i mega rozwiniętym człowiekiem, i tak będziesz potrzebował innych ludzi do życia. Kropka. Dosyć śmieszne to nagranie, ale tak to mniej więcej wygląda. I tak podsumowując to wszystko, chcę, abyś wiedział, że nie unikniesz w swoim życiu swojej własnej wrażliwości, uczuć, nie unikniesz tego, co czujesz, i nie unikniesz tego, że ludzie będą cię ranić. Kropka. A jeżeli będziesz chciał za wszelką cenę unikać tego, żeby ludzie cię nie ranili, tak? I będziesz dysocjował się od uczuć, będziesz się izolował od ludzi, będziesz wypierał się swojej wrażliwości. Nie wiem, co jeszcze tam sobie wymyślisz, żeby uciec od tego aspektu bycia człowiekiem. To nie zadziała na dłuższą metę. Wykończysz się psychicznie, bo nie będziesz miał siły utrzymywać takiej kontroli nad sobą i nie będziesz w życiu szczęśliwy, ponieważ ta wrażliwość i ta otwartość, ta emocjonalna otwartość daje ogromne szczęście. I to nie jest takie szczęście, które daje ci euforię i haj emocji i takie szczęście o którym mówią w gazetach, tak? To jest takie szczęście wynikające z podłączenia do naszego bytu, do naszego człowieczeństwa, akceptacja tego, że jesteśmy ludźmi, tego, że nie jesteśmy idealni, że nieraz ranimy siebie nawzajem, ponieważ każdy z nas miał inaczej poryty beret w dzieciństwie, mieliśmy inne uwarunkowania. Każdy z nas ma różne ścieżki, inaczej postrzega rzeczywistość. Czasami ludzie są nieuważni, tak? I przez nieuwagę coś powiedzą, trącą jakieś słowo, mają jakieś problemy ze sobą, są zaburzeni psychicznie. Albo mają dobre, czyste i pozytywne intencje dla ciebie, ale okazuje się, że na dłuższą metę ci po prostu szkodzą. I tak jak wspomniałem wam wcześniej, zranione może być tylko i wyłącznie ego. Zrobiliśmy z chłopakami kilka warsztatów. Ja w sumie już też dosyć sporo rzeczy przerobiłem z różnymi ludźmi. Sam wobec siebie przerobiłem już, Boże jedyny, tyle tego wszystkiego, że się w głowie nie mieści. I za każdym razem zderzasz się z tym samym. Czyli historyjką w swojej głowie na temat skrzywdzonego ja. Wszystko kończy się na historyjce w głowie na temat skrzywdzonego ja. Gdzie jest to ja, które zostało skrzywdzone? Nie chcę, żebyś zniekształcał swojej rzeczywistości, nie chcę, żebyś uciekał od tego, co czujesz. Ale chcę, żebyś zobaczył bezpośrednio to, czym jest rana emocjonalna i czym jest twoja krzywda. My jako ludzie możemy... Załóżmy, że ja jestem skrzywdzony, tak? Skrzywdzono mnie. Słuchajcie, czuję się taki oszukany, w ogóle skrzywdzono mnie, ktoś mnie okłamał. O Boże, katastrofa, krzywda. No i co wy możecie zrobić, żeby mi pomóc? Co ty możesz zrobić, żeby mi pomóc? Tak naprawdę. Możesz mnie wysłuchać, tak? Ja mogę opowiedzieć ci o swojej traumie i ty możesz mnie wysłuchać. Możesz mi powiedzieć, no Damian, wcale nie jest tak źle, teraz dzięki temu będziesz silniejszy. Możesz powiedzieć, no Damian, dzięki temu będziesz wiedział to, to i tamto. Możesz to zracjonalizować i pomóc mi to poukładać logicznie na dobrą sprawę. Ale w dłuższej perspektywie czasu na dobrą sprawę nic nie możesz mi pomóc. Tak? Tak szczerze. Marcowa zadała pytanie, a może jakieś dobre porady na to, jak chronić serce przed atakami z zewnątrz? Jak chronić serce przed atakami z zewnątrz? Ja bym przede wszystkim zdefiniował najpierw to, czym jest dla ciebie atak, co to znaczy, że ktoś cię atakuje, skąd wiesz, że ktoś cię atakuje, co świadczy o ataku drugiej osoby? Dlaczego chcesz chronić to serce? Bo tak wam teraz powiem, że wszystkie mechanizmy ochrony serca przed atakiem to będą mechanizmy obronne ego, głównie zbudowane na dysocjacji, czyli na odsunięciu siebie od przeżywania danych uczuć i emocji. W pewnym stopniu, na pewnym poziomie dysocjacja może pomóc wam zbudować uważność tego, co czujecie, no ale uważność i tak pozostawi was z czystymi uczuciami, których doświadczacie i pozwoli wam wejść głęboko w to, co czujecie i przeżyć to na takim poziomie wewnętrznym, abyście nie musieli stawiać oporu przed tym, co czujecie, i to dodatkowo wzmocni was poczucie bytu oraz waszego człowieczeństwa, sprawi, że wasze serce otworzy się jeszcze bardziej i ataki innych ludzi na dłuższą metę przestaną was ranić. Ja nie twierdzę, że będziecie na nie odporni, że Ja nie twierdzę, że świat jest sprawiedliwy i idealny i że wcale czasami ktoś nie może mieć gorszego dnia, albo tak jak powiedziałem wcześniej, być trochę, no nie wiem, toksyczny albo uwarunkowany, taki, siaki i owaki. Ale na dłuższą metę po prostu będziesz wolny od własnej opowieści w głowie, która została na dobrą sprawę zraniona. I ja chcę, abyście nie brali moich słów za pewnik. Wy usiądźcie naprawdę sami ze sobą. Weźcie te słowa, które ja tutaj powiedziałem. Zapiszcie sobie najważniejsze fragmenty. Na pewno któreś moje słowa zabrzmiały w waszych głowach. Spiszcie je sobie. Usiądźcie i poważnie to sobie przemyślcie i przekontemplujcie. Bo znajdziecie w internecie masakryczną ilość wideo na ten temat. Ludzie będą wam przekazywać takie teorie, że się w głowie nie mieści na temat ochraniania waszych serc. Mogą wam wciskać największy kit. No bo ego będzie chciało znaleźć wszystkie możliwe sposoby na to, żeby potwierdzić poczucie traumy, więc będzie szukać wszelakich lekarstw, żeby się uleczyć, tak? Ale na samym końcu pozostańcie sami ze sobą. I to jest to, dlaczego medytacja jest taka skuteczna w leczeniu traum. Dlaczego medytacja jest taka skuteczna w leczeniu traum? Tak? To przy kundalini nawet, jak oczyszczacie ciało, to budzicie serce i możecie je oczyścić z powrotem z całego kulturowego bullshitu. Medytacja jest tak potężna, ponieważ w medytacji siedzisz samemu ze sobą, nie uciekasz od własnego ego, uświadamiasz sobie swoją własną historyjkę w głowie, bierzesz odpowiedzialność, bo świadomość tego, co się dzieje z tobą, równa się odpowiedzialność, więc przejmujesz kontrolę nad tym, co się dzieje, przychodzi świadomość, umysł staje się uważny tego, co jest prawdziwe, historyjka traci swój energetyczny wpływ, traci kontrolę nad całością, bo uświadamiasz sobie, że jesteś całością, a nie historyjką. Rozpuszcza się twoja historyjka, twoja identyfikacja z wybiórczym ego też traci na znaczeniu. Powracasz do czystej jaźni, powracasz do czystego bycia, pozostajesz z czystym sercem, przychodzi fala bezwarunkowej miłości. Mógłbym tutaj wymienić teraz oświecenie. Weźcie naprawdę te słowa, o których ja tutaj mówię, i zastanówcie się nad tym. I tak na samym koniec gwarantuję wam, że żadna forma ochrony przed atakiem z zewnątrz nie będzie działać. Żadna forma ochrony przed atakiem z zewnątrz nie będzie działać. Żadna. Mówię wam, bo chcę wam oszczędzić czasu. Możecie szukać najprzemyślniejszych technik. Będą to techniki głównie z NLP, programowania neurolingwinistycznego. Możecie nauczyć się dysocjacji, pomniejszania problemu, przeramowania, rekontekstualizacji. To są wszystkie techniki bazujące na zmiany przekonań oraz lingwistyce. I będą działać tylko i wyłącznie te techniki bazujące na samouświadomieniu, uświadomieniu sobie cienia, wzięciu odpowiedzialności oraz rozpuszczenia przywiązania emocjonalnego do cierpienia i traumy. To będą techniki takie jak The Work, Katie Byron, techniki uwolnienia, tak? Wszystkie te techniki polegające na tym, abyś się nie przywiązywał do tego, co przeżyłeś. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie, to tyle, jeżeli chodzi o to wideo. Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest tylko i wyłącznie moja filozofia. To jest to, co ja przeżyłem, przestudiowałem na przestrzeni ostatnich lat, zbierając przeróżne doświadczenia, słuchając wielu ludzi, mając styczność z przeróżnymi teoriami, słuchając przeróżnych filozofii, zaczynając od, nie wiem, rozwoju osobistego, kończąc na duchowości, przechodząc przez filozofię i wszystkie inne różne dziwne rzeczy. Na pewno polecam wam zaznajomienie się z kundalini, jogą oraz non duality. No, pamiętajcie o tym, że zranione może zostać tylko i wyłącznie wasze ego. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.